Jak widzicie, za mną trwają prace budowlane. Przy nowym zejściu do przejścia podziemnego właśnie w tym miejscu powstaje tunel w Sulejówku. O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tomek Zamąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się w Sulejówku, gdzie znajduje się przystanek kolejowy Sulejówek. Kawałek dalej jest kolejny przystanek, właściwie stacja Sulejówek Miłosna, gdzie już w tamtym miejscu powstaje, właściwie będzie powstawać niedługo drugi tunel. Zanim to się stanie, skończą się prace przy tym tunelu właśnie w Sulejówku i to będzie tunel Alei Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu niedługo będziesz oddany do użytku cały ten obiekt. A kiedy dokładnie? No w trzecim kwartale 2023 roku, więc w dużym skrócie mniej więcej w październiku ta inwestycja będzie już gotowa. Tak jak to podkreślam w ostatnich filmach, dużo inwestycji dziwnym trafem kończy się w październiku. Natomiast pomijając ten fakt, to co tu się faktycznie dzieje? Powstaje nowy tunel, który, co ważne, kosztował 60 milionów złotych netto. Cała długość, jak widzicie, jest tylko i wyłącznie dla samochodów, po jednym pasie w każdym kierunku, jak i również dla pieszych i rowerzystów, którzy mają też swoje przestrzenie. Powstają windy, jak i również schody po jednej i po drugiej stronie, dzięki czemu będzie możliwość wejścia bezpośrednio do tunelu dla pieszych i dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się. To jest oczywiście duża zaleta i dzięki temu właśnie będzie wejście bezpośrednio od ulicy Kombatantów II Wojny Światowej, czy od ulicy Dworcowej. To jest oczywiście na plus i ruch sam tutaj ma być uruchomiony mniej więcej na sam koniec inwestycji. Co ważne, aktualnie trwają już prace przy wykończeniu tunelu. W całości jest wszystko już połączone i trwają prace w różnych miejscach nad różnym etapem właściwie całej tej inwestycji, gdzie możemy zobaczyć, że wykończone są i to ściany, i to podłoże, i przejście, i wejście właśnie do przejścia podziemnego, które tutaj się znajdują. Sam tunel został w taki sposób wykonany, że będzie możliwość w przyszłości zbudowania tutaj układu torowego, to nawet jak patrzę na górę, to chyba z 8 torów na górze by się jeszcze zmieściło, ale tak na spokojnie 6, a docelowo oczywiście mamy tutaj mieć 4 tory, to na spokojnie przestrzeń jest, nawet na spokojnie pewnie by mogli w tym miejscu wstawić jeszcze i perony. Jak widzicie, z góry całkiem ładnie to się prezentuje, tam część budynków musiała zostać przestawiona, przystanki autobusowe są oczywiście cały czas nieaktywne, no i wlot w to skrzyżowanie teraz jest dosyć mało popularny, no bo to tylko i wyłącznie do sklepów, czy ogólnie do mieszkań w okolicy, no bo nic innego nie ma, bo sama droga w tym miejscu jest odcięta. No właściwie to jest tylko i wyłącznie na stację i do sklepu po prawej stronie. Więc tak to wygląda. Co możemy powiedzieć więcej o tej inwestycji, to to, że jeszcze nie mamy faktycznie wylewanego nowego asfaltu na nawierzchni, ale jest już przygotowane faktycznie to. Niedługo będzie mógł być wylewany w różnych miejscach. Widzimy, że na drogach dojazdowych do nowych skrzyżowań już po części zostało to wylane. Na przykład tutaj na górze możemy to zaobserwować na ulicy Kombatantów II Wojny Światowej. Tu już mamy faktycznie nowy asfalt i z tego co widzę, tutaj nie. Tutaj jeszcze nie mamy nawet pierwszej warstwy asfaltu na ulicy Dworcowej, więc tu jeszcze faktycznie prace przy tym się nie rozpoczęły, choć to mogło się zmienić w ostatnich dniach, bo ten film pojawia się tam z opóźnieniem kilkudniowym. Natomiast co ważne, tu jest kolejne skrzyżowanie, wtedy w tym miejscu się znajduje, z ulicą 11 listopada i aleją właśnie Józefa Piłsudskiego. I odtąd zaczyna się de facto tunel. Po prawej stronie, jak widzimy, ewidentnie widać, że będzie to ciąg pieszo-rowerowy, bo będzie nawierzchnia asfaltowa i do tej przestrzeni też będą zejścia za pomocą schodów, jak i również wind. W tym miejscu też widzimy elementy, które rozpierają całą konstrukcję na górze. Tam właśnie co one będą powodować takie falowanie i miganie światła na dole. To oczywiście jest negatywne, jeżeli chodzi o kierowców, ale jest to niezbędne w niektórych miejscach. Jeżeli tego dużo nie jest ustawione, no to oczywiście to nie jest aż taki duży problem. W tym miejscu widzimy też, że powstają już zadaszenia do nowych zejść na dół, na poziom minus 1, jak i również to, że windy są już montowane, szyby windowe są całkowicie gotowe i sam dźwig z elementem, w którym będziemy faktycznie się przemieszczać, już jest montowany, prawie wszystko jest w tym miejscu gotowe. Schody też są wykańczane, jak i również, tak jak powiedziałem, szczytą wiata i latarnie też już są poustawione wzdłuż nowej ulicy Dworcowej, która się tutaj znajduje na górze. Sama ulica Dworcowa nie jest przebudowana na całym odcinku dalszym, tam na dalszym odcinku jest utwardzona tak jak była wcześniej, czyli oczywiście bez asfaltu.
Tym razem tutaj możecie zaobserwować, że faktycznie tam winda już jest i przy niej prace trwają, więc trochę się tutaj tego dzieje oczywiście cały czas. Tymczasem jak to wygląda na poziomie minus 1, jeżeli chodzi o część? Oczywiście nie przeleciałem się samym tunelem, bo prace trwały w re i sam tunel też jest na łuku, więc zasięg do tana mógł być problematyczny. Natomiast nie mieszkałem oczywiście zerknąć, jak to wygląda na takim, w takim miejscu. No tak, barierki są już zamontowane mniej więcej po jednej i po drugiej stronie, oczywiście w zależności od miejsca. Mamy też montaż już całego kablowania i innych elementów za ściankami, które następnie będą zamontowane już te docelowe w ramach małej architektury, znaczy nie małej architektury, tylko faktycznie wykończenia. Po prawej stronie tak samo to wygląda, po stronie wschodniej tunelu. Całkiem ładnie mi się podobają te płyty poustawione z boku. To taki ma charakter. Tak jak widzicie, po tej stronie jeszcze nie ma zamontowanych barierek i widać podłoże, które będzie w przyszłości wlane warstwą asfaltu. Jedną i drugą prawdopodobnie tradycyjnie. Też widać odwodnienie, które się ciągnie po prawej stronie ciągu pieszo-rowerowego w tym miejscu, więc to jest na duży plus. I tak samo na drodze rowerowej też jest odwodnienie. Ten raz jest za wysoko ustawione, a to dlatego, że po prostu jeszcze tutaj całkowicie nie ma asfaltu. Tu mówimy o tym elemencie migotania światła. No, z drona tego zupełnie nie widać. Samochodem, jak będziesz jechać, to jeśli z odpowiednią dużą prędkością się przejedzie, tak, no nie wiem, tam z 40 czy 50 na godzinę, to tego migotania też aż tak bardzo nie ma. Przelatujemy na drugą stronę, czyli na stronę północną, żeby zobaczyć, jak tutaj kombatantów II wojny światowej jest już faktycznie wylana z pierwszą warstwą asfaltu. Jak wyglądają drogi dojazdowe, nowe chodniki, latarnie już zamontowane. Oczywiście zadaszczenie pojawiające się z konstrukcją stalową, rozporniki na górze, zamontowane nad wylotem. No i tutaj od tej strony jeszcze widzimy właśnie nowe latarnie, nowe chodniki, nowe studzienki, nowe odwodnienie, dźwig, który montuje kolejne elementy w tymże miejscu. No i oczywiście wykończenie samego przejścia, a właściwie tunelu, też tutaj te elementy są realizowane. Chodnik z tej strony jeszcze nie został całkowicie zrealizowany, to będzie się działo w najbliższych dniach i tam dalej widzicie już wyasfaltowaną ulicę Władysława Reymonta. To jest coś, co się faktycznie stało w ostatnim czasie. Tymczasem tutaj, podobnie jak po tamtej stronie, nie ma jeszcze całkowicie nawierzchni asfaltowej, jeżeli chodzi o sam tunel dla samochodów. Chodnik po stronie zachodniej, tutaj właśnie widzimy, ma już barierki, ma już też montowane, w przeciwieństwie do tamtej drugiej strony, ścianki, za którymi są schowane wszystkie elementy okablowania czy też inne elementy infrastruktury technicznej. No i po prawej stronie, no to nie mamy jeszcze całkowicie po tej prawej stronie, czyli po stronie wschodniej, zamontowanych jakichkolwiek barierek. Na górze są, ale to już co innego. I tu też trwają prace przy ustawieniu tej ścianek, za którymi się kryją te ciekawe elementy okablowania. Do nich oczywiście dzięki temu, że to jest w ten sposób montowane, jest później możliwość dostania się do nich, więc to jest oczywiście też na plus, że to nie jest wszystko na stałe wmontowane, tylko później do tego w jakiś sposób można się dostać. Widzimy też tam wyjście z windy, które będzie bezpośrednio do tegoże miejsca. Z tego, co mi się wydaje, wejście do faktycznie szybu windowego i drzwi będą trochę wciśnięte, aby na spokojnie przy tym ciągu pieszo-rowerowym można tam było po prostu się zaczaić i schować trochę bardziej do środka. Tymczasem tutaj nowe skrzyżowanie ma już po części nowe chodniki od strony właśnie północno-zachodniej, jak i również pierwszą warstwę asfaltu w tym miejscu na Reymonta. Sam budynek elektryczny, który tutaj był, wydaje mi się, że on tutaj się zbytnio nie przesunął, chociaż tam w komentarzach pisaliście mi, że chyba się przesunął trochę, więc no tak to wygląda. Wejście do centrum handlowego, do sklepu tutaj pozostało. No i na minus jest oczywiście to, że ciągi pieszo-rowerowe tutaj tak się zbytnio nie łączą z pozostałą infrastrukturą, której po prostu w tym miejscu aż tak blisko nie ma. Natomiast ważne jest to, że oczywiście tutaj to wszystko powstało i w przyszłości będzie to można połączyć w ramach jednej dużej sieci. Znaczy w teorii wzdłuż Władysława Reymonta jest ciąg pieszo-rowerowy, więc na spokojnie tamtędy rowerzyści będą mogli jechać, ale przydałoby się oczywiście, żeby dalszą ulicą, którą przed chwilą widzieliśmy, Okuniewską, mogli też jeździć towarzyści w ramach jakiejś tam drogi rowerowej czy ciągu pieszo-rowerowego już w najgorszym wypadku. Tymczasem na sam koniec mam dla was jeszcze parking P plus R, który powstaje właśnie w Sulejówku. To jest ciekawa inwestycja, która właśnie w tym miejscu się znajduje. Będzie to parking na 121 miejsc parkingowych w tym miejscu, 64 dla rowerów, jak i również oczywiście możliwość wjazdu od strony północnej.
Ciekawy parking jest też dofinansowany właśnie ze środków z Unii Europejskiej, natomiast co jest ciekawe, to jest to, że ma dosyć mało, ale znaczących akcentów zielonych, których możemy zobaczyć na jednej i drugiej klatce schodowej, gdzie też oczywiście, z tego co wiem, będą się znajdować windy. Mamy też wyznaczone na górze i jak i również na pozostałych poziomach miejsce dla osób niepełnosprawnych, wjazdy są od tej strony dwukierunkowe i taki oto parking pojawił się właśnie tutaj przy przystanku, znaczy przy stacji kolejowej Sulejowych Miłosta. Jedyny minus to jest dojście na perony, trzeba się trochę nakręcić i jeżeli jakaś dziura będzie w płocie, to domyślam się, że pasażerowie będą korzystać z jak najkrótszej drogi, przeskakując nawet przez tory. Więc taka tutaj ciekawostka z drugiej strony. Tymczasem tak mniej więcej wygląda ta inwestycja. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek i do zobaczenia wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale kolejny film z tej inwestycji pojawi się jak zawsze co 2 miesiące. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!